Witam na forexjestrader.com. Zerkniemy sobie na przykład tradu 29 listopada 2010 rok. Przykład tradu na funcie. Funt do dolara, jedna z głównych par walutowych. Otóż przez jakiś czas była w trendzie niepewnym. Po tym jak silnie rósł funt, czyli mamy do czynienia z dużym, największym trendem wzrostowym. Czyli proszę czytać, większą część czasu przez ostatnie dni, tygodnie funt rośnie i na tym trzeba się koncentrować, na wzroście tak naprawdę, a nie na spadku, bo większość czasu on rośnie, także taki jest jego wybór, taki jest wybór traderów i ludzi, którzy inwestują w tej walucie. I tak to wygląda, na tym się koncentrujemy po prostu bez większej dyskusji. Także był tu jakiś wzrost przez pewien okres czasu, rynek był niepewny, to był mniej więcej ten okres czasu, kiedy spadał, ale w którymś momencie uderzyliśmy podwójne dno na charakterystycznym, ważnym poziomie, zaznaczonym tutaj podwójnie, pewnie nieprzypadkowo. Było to widoczne na wykresie dziennym i czterogodzinnym. Tutaj ostatnie minima, maksima po prostu się pokryły dwukrotnie, ale ten pattern wystąpił dosyć symetrycznie. Proszę zobaczyć, że praktycznie na tym samym poziomie się zatrzymał kurs dwa razy w odstępie czasu wielu godzin, to jest wykres czterogodzinny. I mieliśmy sygnały piękna zielona świeca, czyli dużo, dużo kupujących. Wiele, proszę zobaczyć, ile świec musiało wejść w spadek, który i tak to spadek, że tak powiem, nie zniweczył całej tej jednej zielonej świecy. Czyli na 4 godziny tego tradingu tutaj na zielono musiało nastąpić wiele godzin spadków. 9 tutaj chyba jest, czy 10 świec spadkowych, czyli 10 razy dłużej trwał ten spadek, który i tak nie wyrównał tej jednej świecy. Czyli mieliśmy silny popyt, silnych, dużo kupujących wchodzących na rynek, którzy inwestują we wzrosty. Czyli po tej sytuacji znowu weszli kupujący i tu już mieliśmy konkretny sygnał. Raz weszli kupujący, nie było tak dużo sprzedających. Proszę zobaczyć, te świece są dużo drobniejsze, czerwone i znowu agresywna, bardzo agresywna świeca do góry. I nadarzyła się taka mała korekta, kolebka i tu przechodzimy na wykres 30-minutowy, żeby spojrzeć podczas dnia, jak to wyglądało. Proszę zobaczyć, pierwsza sytuacja wzrostowa to był ten moment silnego wzrostu i tutaj był drugi moment widoczny, to są te wykresy, przepraszam, te świece widoczne, czterogodzinne, olbrzymie, to są te momenty. Tutaj jeden moment i tutaj drugi. To oznacza, że bardzo silnie kupujący wchodzili w rynek. Tutaj zaznaczymy to na chwilę, na potrzeby pokazania tego trade'u. I po tych dwóch silnych wzrostach były to sygnały, że wracamy do silnego trendu wzrostowego. Proszę czytać, silny trend wzrostowy, jaki jest ogólnym trendem na tej parze walutowej na wykresie dziennym. Jest on najważniejszym trendem, tak naprawdę. Ja nazywam go dużym trendem na wszystkich wykresach różnych instrumentach. Także wracając do wykresu 30-minutowego, w którymś momencie kurs funta się zatrzymał. Proszę zobaczyć, że czuł się komfortowo tutaj. To jest ten prostokąt na szczycie w danym momencie, jak się znajdował kurs. Dużo drobnych świeczek, znaczy kurs po danej cenie, można powiedzieć, różnej, nieznacząco różniącej się od siebie, był wykonywany. Czyli nie było to jakiegoś szybkiego, dramatycznego spadku. Inwestorzy czuli się kupując funta, sprzedając go po tej cenie komfortowo. I troszeczkę tutaj waluta zaczęła się obsuwać. O godzinie w 9, czyli tak naprawdę zaczęła tutaj słabnąć przed godziną 9, to był ruch, jeszcze końcówka ruchu z nocy. Ja mówiłem w porannej analizie o 9, 10 rano, że ten spadek może się nie rozwinąć, że może on zawrócić agresywnie, bo mieliśmy dwa sygnały popytowe. To są właśnie te świece na wykresie czterogodzinnym, jedna świeca zielona i druga bardzo agresywna zielona. To jest też widoczne na wykresie 30-minutowym. I krótko mówiąc, po prostu jak mamy silny trend i nawrót do trendu wzrostowego, to nie ma co oczekiwać, że tutaj jakiś większy spadek się wytworzy, ponieważ w dowolnym momencie kurs mógł nawet spaść tutaj do połowy albo jeszcze niżej, ale tylko po to, żeby agresywnie wystrzelić, ścieniować do góry, tak jak tutaj przykładowo to nastąpiło. Kurs spadł na chwilę, ale szybko wystrzelił do góry, czyli obronił się. I tak też miała sytuacja miejsce tutaj.
Kurs spadł troszeczkę, ale na najbliższym wsparciu oporze obronił się, odbił się od niego. Niewyraźnie, nie była to jedna świeca piękna, od której się odbił, tylko chwilę tutaj kurs przez 2 godziny chybotał się, można powiedzieć, na tym poziomie, ale jednak ruszył do przodu, także swoje wykonał. I tu mamy cień, czyli trochę akcelerował coraz szybciej. I tu mieliśmy moment wybicia z poziomu 59,26, gdzie kurs zaczynał szybciej rosnąć. I to był dobry moment do wykorzystania, gdzie tak naprawdę mieliśmy powrót do silnego trendu wzrostowego. Kurs przez chwilę spadał, czyli wykonał jakąś korektę, symetryczną, niesymetryczną, to nie jest nawet tak bardzo istotne, ale po prostu sprzedawców tu zabrakło i można było się podłączyć pod trend wzrostowy w piątek, który trwał przez kolejne godziny. Pierwsza sytuacja była interesująca w tym momencie, to znaczy można było wykonać transakcję po przebiciu tych tutaj podwójnych linii, czyli 59,27. Wtedy stop by wynosił około 60 punktów, czyli nie tak mało, czyli tuż poniżej czy na granicy tych ostatnich minimum, czyli pod poziomem 58,82. Lub też, jeżeli ktoś nie zdążył wejść w transakcję, to można było wykonać ten sam ruch później, proszę zobaczyć, że tutaj widzieliśmy po pewnym czasie same zielone świece, czyli kupujący przejęli ten rynek i wybił się kurs ponad ostatnie minima maksima, to jest ten moment, czyli powyżej 59,71 i troszeczkę zawrócił. I to był piękny moment tak naprawdę, bo troszeczkę zawrócił, stopniał, ale tylko na chwilę. Nie było sprzedających, którzy mogli obniżyć go niżej, ponieważ wszyscy widzieli ten moment i byli zainteresowani tak naprawdę kupnem. Znaczy wszyscy, więksi traderzy, poważni inwestorzy, którzy mają wpływ na ten kurs, a nie drobnica, która kupuje tak naprawdę po jednym kontrakcie. Ci inwestorzy nie są tak naprawdę widoczni na rynku. Dlatego silne sygnały tutaj dominują i silna opinia, że tak powiem. I to był taki mały mikropattern kontynuacji, który pozwolił tutaj, by na wejście w tym momencie, tak jak zaznaczyłem, czyli tuż powyżej tych maksimów, czyli gdzieś na poziomie 59,94, ze stopem poniżej tego patternu małego, czyli około 45 punktów. Czyli tutaj, wchodząc później w rynek, można było wykonać transakcję tak naprawdę z mniejszym stopem i powiem szczerze, że ona była jeszcze pewniejsza niż ta pierwsza. Tutaj to pierwsze zagranie nosi znamiona większego ryzyka tak naprawdę, bo, że tak powiem, kupujący nie zdążyli jeszcze rozwinąć skrzydeł. Ja wiem, czy domyślam się, patrząc na takie zagranie na rynku, że skończyliśmy tutaj korektę i mamy dużo większe szanse powrotu do wzrostu intensywnego, ale nie jest, że tak powiem, to z prawdopodobieństwem 80-90%, jakie uwielbiam analizować. To znaczy, ten pattern tutaj, który nam pokazał, że mamy już rozwiniętych kupujących i wybili oni ponad poziom, ale nikt nie chce sprzedawać. Tu mieliśmy, powiedzmy, sporo większe prawdopodobieństwo niż 50%, czyli mówimy tutaj, powiedzmy, około 70%, gdzie mogliśmy liczyć na to z takim prawdopodobieństwem, że rynek będzie dalej rósł. Mimo tego, że mógłby się obniżyć tutaj na chwilę i to poniżej tego poziomu 59,55, ale tylko po to, żeby agresywnie wystrzelić dalej, ponieważ kupujący przejęli w tym momencie i tutaj rynek, i tutaj znowu przejmowali ten rynek stopniowo. Po kilku tych świecach widać, to proszę zobaczyć, były same zielone świece, że ten trade, że tak powiem, pokazuje swoje prawdopodobieństwo. Kto jest na rynku? Czy są sprzedający? Czy ktoś myśli o sprzedaży tych kontraktów? Czy są kupujący? I o tym tak naprawdę dyskutujemy na szkoleniach na żywo. Pomijamy nieistotne czynniki, zarządzamy ryzykiem, omawiamy sytuację, w jaki sposób, tłumaczę, w jaki sposób możemy unikać podobnych sytuacji, bardzo podobnych, ale jednak dużo bardziej ryzykownych, które mogą wyglądać chwilami identycznie na rynku, ale ryzyko będzie dużo, dużo większe. A te 20%, powiedzmy, ryzyka, gdzie przechylamy prawdopodobieństwo z 50% na 70 czy 75 w swoim kierunku, no jest kluczowe. O kilka procent mniej i tak naprawdę prawdopodobieństwo zysku straty transakcji jest jedynie 50-50, czyli równie dobrze moglibyśmy wykonać transakcję w kasynie, a nie o to tutaj w ogóle na rynku chodzi, tylko o korzystanie z pewnych zagrań. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam.